Siemano, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku sezonu. Dzisiaj gramy reprezentacją Polski, którą mi wybraliście w ostatnim odcinku. Otrzymało najwięcej łapek w górę. Także jeśli chcecie wybrać mi drużynę, przypominam, piszecie komentarz lub dajecie łapkę w górę. I ten komentarz, który ma najwięcej łapek w górę, tą drużyną gram w kolejnym odcinku. Oczywiście ta drużyna nie może się powtarzać z poprzednich odcinków, więc czekamy teraz na przeciwnika i zobaczymy, jak ustawiłem mój skład reprezentacji Polski. Pokażę wam na końcu spotkania, także na razie znajdźmy sobie jakiegoś przeciwnika i rozpocznijmy spotkanie. Bereszyński. Boom. Siedzi. Powiem wam, że to jest jedna z moich ulubionych serii nagrywania. Strasznie przyjemnie mi się nagrywa. I zobaczmy na skład. Tym razem gramy z Kolumbią. No nieszczęsny zespół, z którym ostatnio miałem przyjemność grać ze Zjacerem. No i niestety poległem grać z Realem Madryt. Bardzo szybki, bardzo wykokszony zespół, nie będzie łatwo, ale zobaczymy, jak się uda zagrać. Skład reprezentacji Polski, jeśli chodzi o nasze ustawienie 4-1-2-1-2. Jedźmy od początku. W bramce Artur Boruc, później mamy obronę Jędrzejczyk, Benisz, Komorowski, Bereszyński, w pomocy Krychowiak, Kosecki, Rybus, Błaszczykowski, no i na ataku Robert Lewandowski i Grosicki. Także tak się prezentuje nasza jedenastka. Jak się będzie grało, zobaczymy. Ponieważ miałem bardzo dylemat, kogo dać w obronie, bo jest troszkę ogólnie problem, jeśli chodzi o obronę polską. No ale cóż, zobaczymy. Mają bardzo wolnych tych obrońców. Wasilewski miał bodajże 40 kilka tempa, więc no, do najszybszych to nie należy. Robert Lewandowski. Tak, postanowiłem wystawić Roberta. No i patrzcie, patrzcie, to są te kontry właśnie, o których wam mówiłem i z którymi mam bardzo duży problem, jeśli chodzi o Kolumbię. Ale może tym razem uda się nam coś zaraz zagrać. Grosicki tutaj nie. Martwi mnie brak... What? Martwimy brak Soboty, którego nie ma w reprezentacji Polski, a którego można by fajnie wykorzystać. Ale cóż, zobaczymy. Robert nie trafia sam na sam. Coś się dzieje. Ale cóż, dobra, zagramy może bardziej defensywnie. Spróbujmy na kontry pograć, bo odsłaniać się Kolumbii to nie jest dobry pomysł. Robercik. Karny, to jest karny, tak jest, panie sędzio. Penalty, penalty. I Robert. Tak jest, prawy róg. 1-0, 12 minuta prowadzimy z Kolumbią, co mnie bardzo cieszy. Pewnie wykonany rzut karny, bramkarz kompletnie bez szans. Miałem uderzać w górę, ale szybko zrezygnowałem. Kosecki. Też fajna postać, jeśli chodzi o reprezentację Polski. Jestem strasznie ciekaw, jak... Dawaj do góry jeszcze, jak pójdzie mu dalsza kariera i... I mamy dwa, tak jest, proszę państwa. Kosecki? Czemu jemu bramka została zaliczona? 2-0, o to chodzi. Ależ akcje, ależ akcje. Piękne dośrodkowanie. To barkiem chyba obrońca gdzieś trącił tą piłkę. Czyżby Kolumbijczycy już się poddali, czy jeszcze będą grać dalej? Przyjmij to, Robert. Tak jest. Ajajaj, ta piłka miała dojść tutaj. Dośrodkowanie, ach, za mocne. Za bardzo głęboko rzuciłem tą piłkę. Miało to być tak delikatnie na krótki słupek, ale no nie wyszło. Pięknie. Pewnie, że póki co jestem... Wow. Miałem mówić zadowolony z mojej obrony, ale kiks teraz jakiś dziwny. Karny! Aj, obok bramki, nie trafiłem w jego nogę, a tu patrzcie, mógł być rzut karny. Niepotrzebny ten ścisk kompletnie. O, tu, podniósł nogę na szczęście. Byłoby niezbyt ciekawie. Dobra, Boruc.
Rybus. Dobre podanie do Grosickiego. I mamy 3-0. Grosicki, to jest pierwsza liga, pamiętajcie, to jest cały czas pierwsza liga. Mamy 22 minutę i prowadzimy 3-0. Jeszcze raz zobaczmy bramkę, nie wiem czy nie wyjdzie teraz, już po wszystkim nie będzie. No ale cóż, zobaczmy, może jeszcze będzie grał. W sumie 3-0 to wynik, który jeszcze można zrobić. Faul, 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 panie sędzio. Nie było nic? Znaczy teoretycznie, no bo w praktyce to bywa różnie. Grosicki, Grosicki. Aj, co mnie skusiło, żeby lobować? To mógł być normalny strzał, byłoby 4-0. Boruc na aut. W sumie najbezpieczniejsze wyjście. Najlepsza opcja. Dobrze, dobrze. Tak może uderzać. Muszę to gdzieś rozegrać fajnie. O, właśnie. Haha, też myślał, że tam podam. Aha. Kurde, i to jest gol, jeśli on to poda dobrze. Ale zepsuł. Chociaż jeszcze, jeszcze. Dobrze, Boruc. Jeśli chodzi o ulubionych moich bramkarzy z reprezentacji Polski, to Boruc jest zdecydowanie numerem jeden dla mnie. Może już nie broni tak zajebiście jak dawniej, ale i tak jest mega. Według mnie. Grosicki. Dobre podanie do Rybusa. Świetne przyjęcie, Rybus. Słupek! Ajajaj, patrzcie jak tu przyjął. W ogóle obrońca został gdzieś z przodu. Lewa noga i tylko jęk zawodu. Ale dobrze, dobrze, na razie jest spoko. Nie spodziewałem się nawet takiego czegoś. Robert! Jeszcze popraw! Jest, jest, jest! Mamy Grosicki, 4-0. Chyba ucieknie, także no niestety, króciutki odcinek. Nie będę szukał drugiego zespołu. Tak gramy reprezentację Polski, chcieliście zobaczyć. Także, no cóż. Trzymajcie się, głosujcie na następne filmy. Następny film, następne drużyny, więc do usłyszenia w kolejnym odcinku i piona.